Zaczynamy oczywiście od meczu Legia. Raków. Często te hity ekstraklasy dużo sobie obiecujemy przed meczami, natomiast na boisku bywa różnie, natomiast trzeba powiedzieć, że to mecz chyba był kompletny i niektórzy nawet twierdzą, że jeżeli chodzi o tą jakość, najlepszy w ogóle w tym sezonie. Nie wiem, czy się z taką teorią zgadzasz. Ja się zgadzam, tak. Byłem na meczu, byłem na trybunach, oglądałem to pod kątem właśnie jakości. Nie kibicowałem ani jednej, ani drugiej drużynie z tego względu, że w Rakowie się wychowałem, tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Zadebiutowałem w Ekstraklasie, zdobyłem tytuł Mistrza Europy jako zawodnik Rakowa, awansowałem z tym zespołem do Ekstraklasy, a największe sukcesy osiągnąłem już jako zawodnik Legii, której byłem 23 lata jako piłkarz, jako, jako trener, także spoglądałem na to i byłem zadowolony z intensywności, z tego w jaki sposób obie drużyny grały. Trzeba powiedzieć, że Legia wygrała jak najbardziej zasłużenie. Była zespołem kompletnym, była zespołem lepszym, intensywniejszym, takim, który zdominował Raków, a to się nierzadko Nieczęsto, nie często zdarza. Byłem dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie przed przerwą na reprezentację w Częstochowie na meczu Raków Krakowia, i mimo tego, że Krakowia prowadziła, to tam wynik nie był przez nawet sekundę zagrożony. Widać było pełną dominację i kontrolę tego, co się dzieje na boisku ze strony Rakowa, natomiast w sobotę widać było pełną kontrolę legii świetna partia Josue, jego kilka magicznych dotknięć w środku boiska, podania piłki do Wszołka, czy też postawionym w fragmencie gry, po którym Legia strzeliła gola na 2-0. To takie akcje chce się oglądać. Słabych punktów nie było ze strony Legii. W moim przekonaniu fakt taki, że pierwsza zmiana w 70 chyba 6 minucie pokazuje, że trener Runiaić miał podobne zdanie jak te osoby, które oglądały ten mecz z trybun. No, i dla dobra ligi oczywiście ten wynik jest dobry, bo coś się będzie działo do końca. Wiadomo, przy zwycięstwie Rakowa mistrza polskich znalibyśmy już dzisiaj, a tak wszystko się może zdarzyć. Oczywiście, Raków ma handicap, ma 6 punktów, a właściwie 7 przewagi nad, nad drugą legią, ale teraz jest najmocniejszy, najważniejszy moment w sezonie, gdzie drużyny mają potwierdzać swoją dobrą dyspozycję. Każdy zawodnik ma potwierdzać, że jest w tym miejscu, w którym jest nieprzypadkowo, że że potrafi wygrywać i przed rakowem taki można powiedzieć test tego aby wytrzymać presję, aby psychicznie sobie poradzić z tym, że przegrali spotkanie po kilkunastu meczach bez, bez porażki i, i tutaj nie może się do tego zespołu wkraść żadna nerwowość. Jeżeli się wkradnie, to będzie Legia na pewno miała taką przewagę trochę lepszą psychologiczną, bo Legia od wielu lat grało mistrzostwo Polski, a Raków może być tym klubem, który ma taką historyczną szansę na zdobycie tytułu mistrza Polski, no ale zobaczymy.